naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go. Dzień dobry, dzisiaj Barça Studio, jak widzicie, trochę w innych okolicznościach niż zwykle. Wróciłem z Barcelony, bo mówię, mecz z Almerią, nic się nie wydarzy, do odbębnienia, przecież nikt nawet nie będzie o tym pamiętał. A jednak Gerard Piqué poczekał na ten moment cierpliwie, jak wytrawny gracz i stwierdził, kończę karierę, nie zobaczy tego na własne oczy, nie ma szans. Zaskoczeni jesteśmy wszyscy, zaskoczony jestem ja niesamowicie, ale tak samo panowie w studiu, myślę, że nie spodziewali się tego zupełnie. Kuba Kręcidło, Kanał Plus Sport. Dzień dobry. I Michał Gajdek, No Camp Nou oraz FC Barca.com. Dzień dobry. Panowie, ja wczoraj właśnie miałem przyjemność komentować mecz Ligi Europy. To było Real Sociedad, Manchester United i nagle masa powiadomień. Jak po prostu zaczęli ludzie wysyłać, o co tam chodzi, czy to przetłumaczysz i tak dalej. I tak odpalam, mówię, Gerard Piqué klasycznie w swoim stylu, filmowe sceny, patrzenie gdzieś tam. Muszę przyznać, że ludzie, którzy mu to produkują, są naprawdę dobrzy. Gdybym miał trochę więcej pieniędzy i chciałbym coś nagrać, to skorzystałbym z firmy Gerarda Piqué. Antoine Griezmann skorzystał. Antoine Griezmann skorzystał. Jak na tym wyszedł? Więc naprawdę piękne sceny i tak dalej. I smutny komunikat jednak. Smutny komunikat, ale też komunikat zmieniający w ogóle narrację wokół Gerarda Piqué, bo on po pierwsze znalazł się też na liście tej szerokiej 55 nazwisk, o dziwo, Luisa Enrique, w kontekście mundialu, więc były jakieś takie małe, ale jednak nadzieje, że może na ten mundial pojedzie. Natomiast no, myśleliśmy, że ten sezon skończy i odejdzie. Tutaj Gerard Piqué powiedział, nie, basta, nawet nie będziemy czekali do ostatniej kolejki z Osasuną, tylko ja się żegnam od razu już teraz w sobotę na Camp Nou. Dwa dni przed tym meczem wydał ten komunikat i ta historia tak nagle z zaskoczenia będzie miała swój koniec. I mam też nagle wrażenie, bo gdybyśmy w środę tutaj się spotkali i sobie powiedzieli, ok, dzisiaj robimy, powiedzmy, odcinek o Gerardzie Piqué, to nasłuchałby się od nas, myślę, że brutalnie. A teraz nagle czytam laurki, ta narracja, bo to jest oczywiście spojrzenie na całą karierę, ale nagle Gerard Piqué jest po prostu wielki smutek, łzy, on się żegna. Jak wy to wszystko odbieracie? O tym sobie zaraz porozmawiam, natomiast przejdźmy właśnie do naszej stałej rubryki, bo dzisiaj tego będzie dotyczyć La Polemica, czyli końca kariery Gerarda Piqué. To na początek. Jakie wam towarzyszą w ogóle uczucia po tym komunikacie? Bo nie uwierzę, jak mi nie powiecie, że nie byliście zaskoczeni. Chyba każdy był zaskoczony i mi towarzyszył przede wszystkim smutek, bo dla mnie Piqué był moim ulubionym chyba piłkarzem Barcy, tak czysto osobistego punktu widzenia. Oczywistym jest, że bardziej ceniłem Messiego jako zawodnika, że Robert jako Polak w Barcelonie jest kimś więcej niż tylko każdym kolejnym piłkarzem, ale tak z perspektywy czysto ludzkiej, ja Piqué po prostu bardzo lubiłem. Lubiłem jego pewność siebie, jego być może nadmierną pewność siebie, jego świadomość, że wszystko ujdzie mu na sucho, jego pewność w grze, która jednocześnie była pewnością uzasadnioną tym, że on był w stanie później to uzasadnić, usprawiedliwić na boisku. On był pewny siebie, ale jednocześnie był rewelacyjnym obrońcą i wiele, wiele, wiele uchodziło mu na sucho. Mi towarzyszył smutek, kiedy zobaczyłem to wideo, takie poczucie pustki i pewnego rodzaju to, o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli spojrzenie na karierę Piqué 15-letnią blisko na Camp Nou w roli zawodnika pierwszego zespołu, a nie tylko spojrzenie na to, co działo się przez ostatnie pół roku, bo tak naprawdę nawet jakbyśmy chcieli cofnąć się do przeszłości, to Piqué mówił niejednokrotnie, że on nie wyobrażał sobie siebie jako piłkarza, który gra dłużej niż do 30. Ale on w wieku 30 lat był najlepszym stoperem Barsy. W wieku lat 32 też nim był. W wieku lat 34 też nim był. Bo na jednej nodze był w stanie pociągnąć Barcelonę w końcówce ostatniego sezonu, czy też zdobyć bramkę na przykład w starciu z Sevillą w półfinale Pucharu Króla, które doprowadziła do dogrywki. Dla mnie odchodzi postać ikoniczna, postać, której naprawdę wiele można było wybaczyć, postać, która budzi ogromne emocje i postać, o której nie przestaniemy słyszeć nawet po tym, jak ona zawiesi buty na kołku, no bo Gerard Piqué teraz, właściwie bezpośrednio po meczu z Almerią, stanie się częścią tego barcelońskiego Etorno, stanie się zawodnikiem, który dużo będzie, a stanie się byłym zawodnikiem, który będzie miał swój głos w sytuacji dookoła klubu i ciekawy jestem, jakie to będzie miało przełożenie na działania Barsy, bo Piqué zawodnik,
doprowadził do podpisania kontraktu z Rakutenem, doprowadził do podpisania umowy o Superpuchar Hiszpanii, gdzieś tam ten proces zarządzał nim, no i też doprowadził w dużym stopniu do dymisji Josepa Marii Bartomeu swoim wywiadem dla Vanguardii, który był niewiele chyba mniej mocny pod kątem znaczenia niż burofax Leo Messiego. Michał, tutaj podobne odczucia i też nie wiem, nie myślisz na przykład, że pojawiła się taka jedna z teorii, że też Piqué rezygnuje, bo pojawia się nowe prawo sportu, że być może on już rzeczywiście nie chce też mieszać tego swojego życia biznesmena z życiem piłkarskim, że to już czas, żeby rzeczywiście osunąć się trochę, może nie tyle w cień, co po prostu jednoznacznie zmienić rolę. Ja na początek może powiem, że bardzo się was miło słuchało, zwłaszcza Kuby, jak mówił o Gerardzie Piqué. Myślę, że on osiąga w ten sposób też trochę swój cel, tak? Czyli Gerard Piqué, człowiek, który gdzieś tam wydaje mi się, że no ma takie zadatki, nie wiem, czy na polityka, czy można tak to określić, powiedzmy, ale na pewno ma niesamowitą łatwość właśnie i rozumienie ludzkich nastrojów. I ewidentnie chyba czuł, no w ostatnim programie sobie rozmawialiśmy o tym, że został wygwizdany przez Camp Nou, czy to dobrze, czy to niedobrze i tak dalej. Natomiast myślę, że czuł, że rzeczywiście no, nadchodzi ta zmiana nastawienia kibiców do niego, a on tego dobrego nastawienia po prostu potrzebuje. No wiemy, że jego plany związane z Barceloną, tak jak i w tym filmiku wymownym właśnie bardzo dobrze zrealizowanym, Piqué patrzy się na lożę prezydencką i mówi wrócę, tak? Wiemy, że te jego plany wykraczają no, daleko poza bycie piłkarzem Barcelony, co pewnie zostało mu tak czy siak no, rok, może półtora roku gry i po prostu musiał o to zadbać. Myślę, że zadbał o to w ostatnim możliwym momencie. Część osób może powiedzieć pewnie, że już nawet jest to moment za późno, no ale tak jak Kuba też powiedział, że Gerard Piqué w zeszłym sezonie mimo wszystko był prawdopodobnie najbardziej równym być może zawodnikiem Barcelony, jeżeli chodzi o pozycję stopera, no bo wiemy, że Eric Garcia miał swoje momenty, Ronald Araujo miał kontuzję i tak dalej. Ostatecznie jednak Piqué grał w tym składzie przez cały czas. Przyszło lato, przyszli nowi zawodnicy. Xavi mówił o tym dzisiaj, że on odbył trudną rozmowę z Gerardem Piqué. I ja powiem szczerze, że uczucie, które mi też towarzyszy, to jest trochę takie może, nie wiem, zakłopotanie. To znaczy ja w pewnym momencie zwątpiłem w Gerarda Piqué i w to, że te jego słowa na przykład po Bayernie, że jeżeli będzie potrzebna nowa krew, no to on zrobi ten krok do boku i się trochę odsunie z tego świecznika, albo późniejsze słowa, nawet rok później, które były jeszcze bardziej wyraźne, że on powiedział, że on nie zaakceptuje przejścia na emeryturę jako rezerwowy. On może sobie wyobrazić to, że na przykład 3 miesiące posadzi go trener na ławce, no bo tak akurat wypadnie, ale nie będzie siedział na pewno całego sezonu na ławce, no i rzeczywiście słowa dotrzymał. Michał, a ty myślisz, że to była decyzja wymuszona przez kibiców, czy świadoma Gerarda Piqué? Bo ja mam wrażenie, że po każdym meczu słabszym Barcelony po Lidze Mistrzów, po tych błędach, to właśnie cały czas były te nagłówki, właśnie po 2-8. Ja będę pierwszy, który się osunie w cień, kiedy będzie trzeba, odejdę, żeby zaczęła się nowa era, świeża krew. I praktycznie co mecz, kiedy Piqué popełniał jakiś błąd, kiedy coś szło nie tak, to było wypominane mu. I były mu wypominane takie słowa jednak, może nie, że hipokryzji, no bo to jest też życie sportowca, że ty próbujesz odwrócić tę sytuację i cały czas walczyć, nie poddajesz się przy pierwszej lepszej porażce, ale mam wrażenie, że też ta presja narastała, że to już jakby też kibice trochę domagali się, Piqué, odchodź, oddawaj te pieniądze, bo w tym roku Barca miała mu 52 miliony wypłacić brutto, więc sporo było tej kasy, a jednak tutaj mówimy o szóstym stoperze, bo nawet w Walencji widzieliśmy, jak doszło do pierwszej kontuzji, to Piqué nawet się tam niespecjalnie zbierał, w pierwszy wszedł lewy obrońca Marcos Alonso, a jak szósty stoper miał się w końcu zameldować na boisko, no to tam nawet nie miał przygotowanych ochraniaczy i korków, tylko musiał mu buty wiązać Sergio Busquets. Więc tak się zastanawiam, czy to wszystko, co się wydarzyło też w życiu prywatnym, też jak kibice właśnie zaczęli na niego reagować, czy to trochę też nie była wymuszona decyzja na nim? Na pewno. Wydaje mi się, że Piqué no, jest człowiekiem, który takie rzeczy odczuwa, zwraca na nie uwagę. Nawet ten wczorajszy filmik jest tego potwierdzeniem, bo ten filmik, nim zaczyna się ta cała wypowiedź i ta cała historia Gerarda Piqué, to są takie przebitki, nie wiem, czy to było nagrywane właśnie przez jakichś tam współpracowników, czy to są rzeczywiste teksty na przykład, które były gdzieś tam w radiu czy w telewizji. To natomiast były teksty z radia, bo tam na przykład Dani Senabry, taki dziennikarz barceloński, jego głos padł gdzieś w tych pierwszych słowach. No właśnie tam nie było napisów do tego akurat fragmentu, natomiast to były właśnie takie teksty na zasadzie, no tak, Piqué musi już odejść, Piqué zagrał bardzo słabo i tak dalej, no więc jeżeli tak zaczynasz swoje pożegnanie, no to ewidentnie widać, że jednak ma to na ciebie wpływ i jakoś to odczuwasz. Jeszcze tylko nawiążę do tego wcześniejszego tematu, o którym wspomniałeś, jeżeli chodzi o tę ustawę o sporcie. Wydaje mi się, że to może być, znaczy inaczej, na pewno jest to krok w dobrą stronę, jeżeli już ta ustawa wejdzie. Mówimy tutaj o ustawie, która
zabrania aktywnym zawodnikom brania udziału w rozgrywkach, przy których jakoś brali udział przy ich organizowaniu. Czyli możemy powiedzieć, no, Lex Piqué właściwie tak w kontekście Superpucharu Hiszpanii. Natomiast taka narracja, która się pojawiła, że Gerard Piqué właśnie no, salwuje się teraz ucieczką przed tym Superpucharem Hiszpanii, żeby nikt go czasem nie ukarał, bo on chce zarobić pieniądze na Superpucharze, no dla mnie jest absurdalna, tak? No wiemy, że 4 miliony euro ma dostać jego firma za organizację tego Superpucharu Hiszpanii, gdzie Gerard Piqué, tak jak powiedział, w tym sezonie miał zrobić 52 miliony euro w Barcelonie, więc no, kto jak kto, on pieniądze akurat liczyć umie. Tutaj to nie jest wyższa matematyka, żeby się zorientować, że jeżeli tak by mu zależało na tym, żeby po prostu te pieniądze dalej pobierać, to po prostu w dalszym ciągu by w Barcelonie siedział i nie przejmowałby się za specjalnie tą ustawą, zrezygnowałby po prostu z tych 4 milionów euro. Więc gdzieś nie łączyłbym tego. Wiesz co, jeżeli chodzi o to, kto się ucieszył z odejścia Piqué, to bez wątpienia barceloński księgowy i barcelońscy działacze, bo od dawna mówiło się, że Gerard Piqué jest z Barcelony troszkę wypychany. Xavi przed sezonem powiedział mu, że to nie będzie dla ciebie łatwy rok, że będziesz siedział na ławce, że najlepiej by było, jeżeli byś odszedł. Piqué wtedy powiedział nie, zaparł się, będę grał, będę znowu najlepszy. Oczywiście rzeczywistość go zweryfikowała po raz pierwszy w tak negatywny sposób, ale też Joan Laporta go wyganiał z klubu. Może nie w taki sposób bardzo ewidentny, ale jednak słowa na zgromadzeniu generalnym, w których mówił i Alemany, i właśnie Laporta, i główny skarbnik klubu, że czy przewodniczący komisji ekonomicznej klubu, że trzeba pozbyć się tych nadmuchanych, tych nierynkowych kontraktów, że należy, że nie dostali wsparcia ze strony najlepiej zarabiających piłkarzy i przez to musieli wykładać kasę z własnej kieszeni, by zarejestrować na przykład Jules Koundé. Gdzieś mi się wydaje, że odbiły się na Piqué. I tym, co mnie uderzyło też przy tym pożegnaniu, jest fakt, jak bardzo było ono jednostronne. Że Piqué absolutnie nie konsultował tego z nikim z klubu, że Piqué chciał to zrobić po swojemu, na swoją modłę i w swoim czasie. On jest piłkarzem, który rewelacyjnie czuje tematy PR-owe i dobrze wie, jak budować swój wizerunek. I w tym momencie, jak podkreślili szczególnie katalońscy dziennikarze, to Piqué to rozstanie PR-owo wygrywa, no bo on sprawia, że nagle się zmienia narracja wokół niego, to jedno, ale drugą rzeczą jest to, że to on o wszystkim poinformował. Nie było praktycznie żadnego wycieku do katalońskich mediów, tylko jeden dziennikarz o tym poinformował wcześniej. Swoją drogą dziennikarz, którego wcześniej Piqué nazywał marionetką zarządu Bartomeu, co też jest bardzo dla mnie zaskakujące, że akurat on miał taką informację. Musimy w jednym odcinku zrobić taką całą nić, tutaj mapę połączeń, jak to się wszystko łączy, tak, i dojdziemy do prawdy. Ale wtedy to będą 3 odcinki takie połączone. Tak, tak. Pan Marcel Llorente bez wątpienia jest mini wygranym tego odejścia Piqué, no bo on o tym jako pierwszy poinformował. Sam Piqué zaskoczył ludzi w klubie. Dziennikarze lokalni prześcigają się w tym, kto wiedział, kto nie wiedział, czy kolacja była organizowana, by się pożegnał, czy Xavi mu powiedział wcześniej, czy Laporta wiedział już po meczu z Bayernem. To nie do końca wiadomo, jaka jest prawda i mam nadzieję, że poznamy ją przy okazji konferencji prasowej, którą ma Barça Piqué zorganizować. Ale klub był nieprzygotowany komunikacyjnie na zdarzenie się z taką bombą. No i Piqué w pewien sposób pokazał, że absolutnie nie potrzebuje żadnych mediów tradycyjnych, tylko że wystarczy mu wyprodukowanie czegoś po swojemu, by całkowicie zgarnąć wszystko dla siebie. To raz, a dwa, żeby całkowicie skierować narrację w kierunku, który mu dziś odpowiada. No bo Piqué w meczu z Almerią bez wątpienia będzie żegnany brawami i owacjami, jak na legendę przystało. Tym bardziej, że on dobrze wiedział, iż ostatnio mówiło się o nim w nie najlepszym słowa znaczeniu, tak? No bo to był właśnie mecz z Interem. Katastrofa, mecz z Villarrealem. Jak cię mogę, mecz z Walencją. Też ten obrazek z ławki rezerwowych, mecz z Wiktorią Pilsno. Też tak średnio. I co ciekawe, Piqué mówił w El País chyba, że on nie zaakceptuje tego, żeby przejść na emeryturę jako rezerwowy. No i nie przejdzie, bo tak naprawdę z Wiktorią w 11, z Almerią zakładam, że też wyjdzie od pierwszej minuty, więc akurat jego plan się w jakiś tam sposób spełni. Gerard Piqué znalazł jeden prosty sposób, jak w tydzień zamienić gwizdy w owacje. Zobacz jak. To tak naprawdę będzie można to zatytułować. Panowie, jeszcze na koniec. Oczywiście chyba nie mamy wątpliwości, że tą przyszłością, taką, o której myśli Gerard Piqué, której raczej barcelonizmo się spodziewa, jest bycie prezydentem klubu. Ale o ile się nie mylę, czy to ty, nie Michał, napisałeś, że ty go widzisz jeszcze w innej roli, czyli w roli właściciela
Barcelony. Gdzieś padła też taka teoria, że mówiąc o tym, w jakich też tarapatach generalnie finansowych jest Barcelona, że sporo mówi się o przejściu, zmianie formatu w ogóle organizacji na przejście na spółkę akcyjną i tak dalej, że nawet mogła być to w przyszłości jakaś taka wizja, żeby Piqué w ogóle został takim właścicielem w amerykańskim stylu, nie tylko samym prezydentem. Jak wy to widzicie? Czy to już tak naprawdę za grubo kolejny raz zakrojone teorie? Mnie szczerze mówiąc by to jakoś nie zdziwiło. Rzeczywiście myślę, że istnieje możliwość, nie wiem, czy przejście kompletnie na spółkę akcyjną, natomiast na przykład na ten model niemiecki, model Bayernu, powiedzmy 51-49, właściwie dla Bundesligi. Na pewno też Gerard Piqué, no, myślę, że to jest póki co fantastyka, natomiast jeżeli sobie pomyślimy, na ile mogłaby być wyceniana Barcelona w przypadku rzeczywiście wejścia inwestora, to mimo że Piqué jest bardzo majętnym człowiekiem, nie wiem, czy jest na tyle majętnym człowiekiem, żeby jednoosobowo takim wyzwaniom sprostać, natomiast w pewnej formule być może tak, no bo nie oszukujmy się, ale to bycie... Znajdzie sosy, znajdzie inwestorów. Tak, to bycie prezydentem Barcelony, no też powoduje trochę, że jesteś właśnie zależny od tych mediów, od tego środowiska, od woli właśnie socios, coś, czego nie mają właściciele klubu, tak, których no ciężej jest zdecydowanie z niego wykurzyć. No wiemy na przykład na przykładzie, nie wiem, Walencji chociażby, żeby daleko nie szukać i pana Lima. Musisz natomiast robić przypiątko? Przepraszam. Natomiast nie było innych przykładów w Hiszpanii? Jeżeli chodzi o same wybory, jeżeli Piqué rzeczywiście chciałby startować w wyborach, to zgodnie ze statutem Barcelony aktywny piłkarz w ostatnich 2 latach poprzedzających wybory nie może w nich startować. Wybory w Barcelonie najbliższe są póki co zaplanowane na 2026 rok, natomiast to będzie gdzieś czerwiec 2026 roku planowo, no co powoduje, że nie możesz skończyć sezonu 2023-2024, bo już gdzieś możecie wyeliminować obecny zarząd na przykład z kandydowania, po prostu ustalając te wybory na początek czerwca, no i sorry, nie masz 2 lat przerwy, więc tak naprawdę Gerard Piqué i tak musiałby prawdopodobnie skończyć, czy odejść z Barcelony już po tym sezonie, no ale robi to jeszcze wcześniej, tak? Robi to przed zimowym okienkiem transferowym, co na pewno też da margines klubowi, żeby ewentualnie te ruchy podejmować. I to jest coś, co myślę, że warto docenić. I tak samo, no znowu, dotrzymuję danego słowa. Powiedział, że nigdy nie zagra w innym klubie i rzeczywiście nie zagra. Ja szczerze mówiąc się spodziewałem, że Gerard Piqué zobaczymy w MLS. Wiemy, że tam przecież ma interesy i też go na pewno do tych Stanów wciągnie i każdy klub by go wziął z pocałowaniem ręki, na przykład Inter Miami prawdopodobnie. No a tu się okazuje, że jednak nie i rzeczywiście ma to być koniec kariery. A jeszcze była Andora, tak. która jest sama w sobie klubem Gerarda Piqué, ale w kontekście tej Barcelony stającej się spółką akcyjną. Ja nie mam pojęcia, w jaki sposób miałby przebiegać cały proces stawania się klubu spółką akcyjną. Czy każdy socjum miałby jakby swoją akcję, która jest wykupowana? Nie wiem, czy ty, Michał, wiesz, jak to wygląda od strony prawnej, przynajmniej. Musiał się interesować, bo pewnie dostałby cząstkę. Ostatni taki proces był w 90 roku, jak tak naprawdę kluby były zmuszone wszystkie w Hiszpanii do tego, żeby przejść ze stowarzyszeń, z klubów zarządzanych przez socios na spółkę akcyjną i od tego momentu nie ma, z tego co kojarzę, takiego precedensu, więc rzeczywiście ciężko to powiedzieć. Od 30 lat ponad nikt tego nie robił. Ale w każdym razie w weekend, w niedzielę w Radiu Cadena Ser Sique Rodriguez, czyli taki bardzo dobrze poinformowany dziennikarz związany z Barsą, informował, że Barsa jest przez ekspertów wyceniana na plus minus 4 do 5 miliardów euro. To jest kwota duża, kwota, której Piqué na pewno nie ma. Chyba. Kiedyś mówił, że jest bogatszy od Espanjolu, tak, ale nie wiem. Tak, zakładamy, że jest około 200 baniek euro. To chyba dla Espanjolu, ale... Wiesz, to stać by się było na kupno klubu ze średniej półki, takiej Almerii powiedzmy, choć Turki Al-Szejk nie wiem, czy byłby skłonny sprzedać, ale teoretycznie mógłby sobie na nią pozwolić, ale w kontekście jeszcze finansów, to tak naprawdę o tym modelu NBA, to w samej NBA w tym momencie masz chyba 6 klubów, które są bardziej wartościowe. To są Bulls, Celtics, Knicks, Lakers i Warriors. I Warriors są warci 7 miliardów dolarów dzisiaj według Forbesa, który niedawno wypuścił swój ranking. Ale w Stanach jest popularne właśnie takie coś, że kiedy pojawia się klub na rynku i nie ma jednej osoby, która byłaby w stanie wejść i tak z marszu wyłożyć jakąś kolosalną kwotę, jak na przykład Steve Ballmer wyłożył 2 miliardy dolarów w gotówce za LA Clippers, co też było surrealistyczną sytuacją, to jest grupa inwestorów duża, ale na czele tej grupy stoi jaka jest znana postać często. I teraz w NBA spekuluje się, że w przypadku na przykład Phoenix Suns taką osobą, która byłaby twarzą przedsięwzięcia, będzie Barack Obama. No i w piłce, gdyby Piqué był też pewnie twarzą jakiegoś przedsięwzięcia, to łatwiej byłoby to w cudzysłowie sprzedać. No ale czy sam Piqué będzie chciał się bawić w bycie prezydentem, to myślę, że na razie on ma i tak tyle roboty i tyle zajęć, że wydaje mi się, że będzie chciał sobie gdzieś chwilę odpocząć. Tym, co mnie zszokowało w ostatnim czasie w kontekście Piqué, już tak kończąc, jest cisza, która wokół niego panowała. Nic, on się ani nie wypowiadał w mediach,
nie udzielał wywiadów, nie udzielał się w mediach społecznościowych, nie było żadnych szczególnych afer z jego udziałem. Oczywiście rozpisywano się o separacji z Shakirą, o relacjach Piqué z młodszymi koleżankami, no ale... No, nazywajmy rzecz po imieniu. Tak, no ale nie było tam żadnych skandali jakichś szczególnych, które wywoływał ten piłkarz, który przecież w przeszłości stracił prawo jazdy, jeździł bez prawa jazdy, jeździł pod wpływem alkoholu, zdarzało mu się auto rozwalić, kiedy wracał, kiedy zasnął za kółkiem, tak? Ja jestem zszokowany tym, jak cicho było w otoczeniu Piqué przez te ostatnie miesiące. No i też tak generalnie w obliczu tych 15 lat jestem zszokowany tym, ile on zdołał wycisnąć ze swojej kariery, mimo tego, że był piłkarzem, który nigdy się najbardziej nie przykładał. I gdzieś czytałem takie zdanie, że Cristiano Ronaldo mógł biegać sobie, wiesz, 7 godzin w trakcie treningu, a potem Piqué biegał godzinę, a i tak był w stanie z tym Cristiano rywalizować na murawie, bo to był stoper, który jeśli chodzi o grę w polu karnym był fenomenem, ale najczęściej musiał bronić na dystansie 40 czy 60 metrów od własnej bramki. I sporo hiszpańskich ekspertów i analityków właśnie podkreśla to, że gdyby Piqué grał w drużynie, która częściej broni się we własnym polu karnym, to jego status na arenie międzynarodowej byłby dużo, 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 dużo większy, ale i w Barcelonie był wielki, no bo jak mówił sam Tito Villanova, po finale Ligi Mistrzów na Wembley, który był chyba najlepszym takim stempelkiem jakości na tej Barsy, największej w historii Barsy Guardioli, to Villanova mówił, że Piqué jest piłkarzem, bez którego wszystko się sypie. I to moim zdaniem jest najlepsze podsumowanie tego, ile on znaczył dla Barcelony i dla futbolu. Sprawdziłem tylko błyskawicznie według portalu La Repubblica, który cytuje szacunki fortuny Gerarda Piqué, to jest 80 milionów dolarów, chociaż po pierwsze, z taką fortuną to nawet by sobie Antonego nie kupił, można powiedzieć. A po drugie, wiadomo jak to jest też z tymi fortunami. Zwykle milionerzy, którzy czy miliarderzy, jak patrzą na swoje szacowane fortuny, to mówią przecież, że w życiu takich pieniędzy nie widziałem. To są po prostu tylko takie właśnie przede wszystkim szacunki. Przechodzimy oczywiście dla Gerarda Piqué też za tę karierę całościowo. Wielkie ukłony, no bo to naprawdę gigantyczna historia całej hiszpańskiej piłki, też reprezentacji, nie tylko Barcelony. Natomiast teraz jeszcze jeden temat, już trochę taki bardziej przyziemny, czyli protagonista. Panowie, tutaj właśnie musimy się też skupić trochę na tym, co się będzie działo za moment, czyli mecz z Almerią. W weekend nie poświęcimy mu tyle uwagi, co zwykle. Połączymy się też z Kubą Wilmanowiczem, który nam trochę więcej o ekipie właśnie Szejka Al-Szejka opowie. Natomiast pytanie mam do was o Ansu Fatiego, bo teraz mieliśmy świetny mecz Ferrana Torresa, który pokazał, że wraca do formy, potencjalnie może być tym następcą, zmiennikiem Roberta Lewandowskiego. Natomiast był też taki obrazek z Walencji, kiedy Ansu Fati schodzi i rzuca do Erika Garcia. Czy ja naprawdę byłem najgorszy? Czemu on mnie zdjął? Taki był wkurzony. I sporo się też mówi o tym, że właśnie Ansu nie jest zadowolony ze swojej sytuacji, że on się widzi i też klub go tak kreował na największą gwiazdę albo jedną z czołowych, a tych minut nie ma tyle, ile by oczekiwał. To zdaje się z 30 ileś procent, jeżeli spojrzymy na sumę rozegranych minut, więc właśnie takie pytanie do was tylko, przechodząc, zanim przejdziemy do Almerii, co z tym Ansu Fatim? Jak wy też odczytujecie te jego ostatnie miesiące? Bo to wiele było różnych historii, począwszy od tego, że on się nie czuje pewnie po tej kontuzji i teraz mamy takie sygnały, gdzie ten chłopak młody zaczyna wyrażać tak otwarcie swoje też niezadowolenie. Może jeszcze nie otwarcie, ale już da się wyczuć lekkie rozczarowanie. Ja się zastanawiam, na ile w tym jest Ansu Fatiego rozczarowania, na ile jest Jorge Mendesa i tego, żeby jakoś spróbować tę sytuację rzeczywiście zmienić. Natomiast ja myślę, że klub jest bardzo cierpliwy w stosunku do Ansu Fatiego i on nie powinien zdecydowanie na to narzekać. Ten mecz z Wiktorią Pilsno, kiedy on rozegrał 90 minut, to jest pierwsze spotkanie, w którym Ansu Fati rozegrał 90 minut, pełny mecz, od 6 września 2020 roku. Czyli co robiliście 6 września 2020 roku? No pewnie oglądaliście ten mecz. Dokładnie, Ronald Koeman przejmował Barcelonę dopiero co i tak on dalej. W sumie i tak dalej. 4 mecze zagrał w pełnym wymiarze czasowym w Barcelonie, no więc jest w tym zespole od Valverde, czyli już 3 lata. Tak, nawet troszkę dłużej, więc myślę, że... Czyli ma prawie tylu trenerów, co meczów rozegranych w pełnym wymiarze czasowym. Więc myślę, że rzeczywiście jego problem jest gdzieś w głowie, natomiast paradoksalnie nie uważam, że to jest w dalszym ciągu problem tego, że on się boi kontuzji. Byłem teraz na tym meczu w Pilsnie i jakoś strasznie mi zapadła w pamięć taka sytuacja w środku pola, gdzie Tomasz Chory biegł na starcie z
z Ansu Fatim i Ansu Fati nie odstawił nogi, tak? No masz chorego, który ma 2 metry wzrostu, no potężny chłop i wydawałoby się, że jeżeli gdzieś tam podświadomie nawet odstawiasz nogę i boisz się nawrotu kontuzji, no to po prostu odpuści, zwłaszcza, że to jest, wiesz, starcie w meczu o nic, w środku pola, nic się wielkiego nie stanie i tak dalej, ale on poszedł do końca i powalczył, rzeczywiście władował się w tego chorego, no oczywiście upadł, ale to dla mnie było takie bardzo wymowne, że ja nie widzę u niego tego, żeby on miał problem, że boi się kontuzji, natomiast ma problem ewidentnie mentalny i zatracił te swoje gdzieś tam atuty, które ewidentnie posiada, które posiadał nawet po tym, jak po tych kontuzjach wracał, tak? No bo jeżeli coś się mówiło w zeszłym roku, na przykład to Ansu Fatim, który tak wracał po kontuzji, był kontuzjowany i tak dalej, to to, że był niesamowicie skuteczny. I on potrzebował no, dosłownie kilkudziesięciu minut, wracał, strzelał bramkę, potem znowu był kontuzjowany i tak w kółko. No a teraz nagle się okazuje, że te piłki po jego strzałach lądują gdzieś tam na trybunach, one nawet nie są blisko bramki i tutaj bym upatrywał głównego problemu u niego. Wiesz co, ja mam wrażenie, że z Ansu Fatim jest taki problem, iż on nie umie rywalizować. Mam wrażenie, że w sytuacji, w której pojawiło się w Barcelonie wielu piłkarzy, którzy są w stanie go w pewnym momencie zmienić, zastąpić bez ogromnej straty jakościowej dla zespołu, to on szuka problemów innych, a nie w sobie. I ja jestem zdania, że Ansu Fati po prostu od dłuższego czasu nie jest w stanie regularnie dawać Barcelonie po prostu czegoś więcej, czegoś, czego oczekujemy od piłkarza, który jest liderem Barcelony, czegoś, czego oczekujemy od piłkarza, który nosi numer 10. Nie oszukujmy się, Ansu Fati może być z perspektywy ostatnich kilku lat najstarszym 20-latkiem w historii świata, bo tyle o nim mówimy, a my zapominamy, że on cały czas, że on dopiero ma 20 lat, ale z drugiej strony to piłkarz, który w ostatnim czasie po prostu nie przekonuje swoją grą. I tu raczej bym szukał problemu, bo to, że Xavi zmienia go w trakcie meczu, ma do tego pełne prawo. Tym bardziej w sytuacji, w której masz na ławce rezerwowych piłkarzy, którzy są w stanie wejść i może nie tyle zrobić różnicę, choć Rafinha akurat zrobił różnicę na Mestalla, tak? No bo dośrodkował na pole karne i pozwolił Robertowi zdobyć tę jedyną bramkę tego spotkania. Ale nie da się ukryć, że Xavi ma dzisiaj naprawdę szerokie pole manewru i skupianie się na tym, czy zagrasz w jednym meczu pół godziny, czy godzinę, czy 90 minut jest po prostu bez sensu, bo musisz przekonać trenera, żeby cię nie ściągał z murawy. Jedynym piłkarzem, który tak naprawdę dziś w ataku Barsy jest nietykalny, jest Robert Lewandowski. Dlaczego? Bo jest po prostu najlepszy. I nie ma nikt do tego wątpliwości. Ansu Fati jest piłkarzem, który nie daje powodów do tego, żeby na niego stawiać w ostatnim czasie. Gra dlatego, mam wrażenie, że Barcelona po prostu uważa go za swoją nadzieję na lata i że trzeba z tego piłkarza na nowo odbudować. Trzeba go na niego stawiać i pompować go także pod kątem mentalnym. Ale ten kredyt zaufania, którym Xavi obdarza Ansu Fatiego, musi być spłacany. A na razie jest z tym problem. Przekonamy się też, bo ta rywalizacja będzie bardzo... Myślę, że jednak cały czas to się będzie zmieniało. Nawet ten Ferran, który teraz dał też sygnały, no to pokazuje, że generalnie nie będzie spokoju na tych miejscach. Aczkolwiek też te zmiany zwykle, jakie Xavi może przeprowadzać, są dla nas dość oczywiste, bo jest 4 skrzydłowych w grze i tylko kwestia... Kwestia jest po prostu zwykle, jak ta konfiguracja zmiany wyjściowego składu zostanie przez trenera Barsy ustawiona. Przechodzimy też do Almerii, która będzie najbliższym rywalem Barcelony, gdzie zakładamy, że ona raczej tych większych problemów nie powinna sprawić Barcelonie na Camp Nou, nie powinna zepsuć tej fiesty, tego też sentymentalnego pożegnania Gerarda Piqué, ale najlepiej nam o tym opowie człowiek, który się na tym klubie zna, więc przejdźmy też najpierw sobie do naszego stałego działu, czyli El Rival Intimo. I możemy się połączyć z Kubą Wilmanowiczem, którego mamy na łączach, człowiekiem, którego chyba można tytułować mianem jedynego polskiego kibica Almerii. Prawda, czy będziesz mnie wyprostowywał teraz? Prawda, oczywiście. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich akurat z Almerii, bo jestem tutaj jeszcze w pracy. Do 6 niestety, ale już jutro sobie lecę do Barcelony na mecz. W Hiszpanii też pracują do 6? Myślałem, że tam trochę inaczej. Tutaj nawet więcej, bo ja pracuję na rynek polski, wiesz? To dlatego jest tyle pracy. No dobra, czyli wszystko jasne. Ruszasz jutro na mecz i ruszasz co? Z grupą kibicowską? Bo też Kuba jest człowiekiem, który bardzo mocno żyje środowiskiem kibicowskim. Tym się też bardzo interesuje, tym się pasjonuje. Też mogliśmy kilka jego tekstów nawet na łamach panenki przeczytać. Właśnie o tym środowisku kibicowskim, którego ja przyznaję, często aż tak nie rozumiem. Ale Almeria na tej scenie rozumiem, że jednak jest mocna.
Tak, wiesz co, tutaj w ogóle takie małe miasteczka, to wydaje mi się, że nikt nie wie, o co w ogóle chodzi, ale w ogóle jest taka pasja. To nie jest tylko, że w Hiszpanii jesteś albo za Barceloną, albo za Madrytem, bo to naprawdę to jest takie jakby nawet pierwsze pytanie. Ja mam dużo kolegów, którzy na przykład jak lecieli do Polski na, nie wiem, na wakacje albo coś, to nawet policja ich po ulicy pyta, o, Barca czy Madryt? A ja mówię, słuchaj, nie, są jeszcze takie inne ekipy, jak na przykład jak Sevilla, jest Valencia. To tak samo jest Almeria. Jest dużo ludzi w ogóle. Teraz jeszcze jak mamy nowego prezesa już od paru lat, to wiesz, to trochę się zmieniło, trochę piłka tutaj poszła w górę i jest takie większe takie zainteresowanie po prostu. Są nawet mecze, które gramy ostatnio nawet w środy, czwartki, poniedziałki. Co jest tam na stadionie nawet po 10 tysięcy, 11 tysięcy osób? To jest trochę ciekawe akurat, jak tutaj pod tym kontekstem można to powiedzieć. A jak ty oceniasz właśnie rządy, te saudyjskie rządy Turkiego Al-Szejka? Jak ty go też tak personalnie oceniasz? Było z nim wiele zwariowanych historii, to jest postać barwna, która no na pewno trochę pokolorowała to codzienne życie Almerii. Wiesz co, ja na samym początku, jako nie lubię tej nowej piłki, tej Against Modern Football, tak naprawdę to tutaj było różnie, bo na przykład w Malazy było tak, że do Malagi poszedł jeden szejk i na początku było bardzo dobrze, później same problemy. Później było w Getafe, że niby wielki szejk, a to był taki jakby, nie wiem, kto tam z jakiejś tam pizzerni z Pakistanu. Tak trochę wyszło. A później, jeżeli chodzi tutaj o Turkię, to jest naprawdę jedna osoba, która nawet sama powiedziała, że by chciała kupić jakiś taki wielki klub, to by na przykład kupiła Valencia albo Villarreal. Tylko kupiła taki mały klub, gdzie jak coś zrobi ciekawego, to wiesz, to będzie pamiętane przez to. Na przykład ja pamiętam, że tutaj Alfonso Garcia to był były prezydent, on był z Murcji, tutaj obok. On w ogóle pracuje, sprzedaje sałaty takie na całą Europę i wiemy, że miał kasę, tylko że ostatnie 5-6 lat to było takie złe, że na przykład ja jechałem do Lugo, to 13 godzin autobusem jechaliśmy na 90 minut meczu, 13 w tom i 13 z powrotem. I to tak naprawdę było... Było, że tak, że Almeria, żeby nie spaść do drugiej ligi B, do segundy dywizjon B, to musiała wygrać mecz, a mieliśmy takie szczęście, że po prostu zremisowaliśmy, ale tamta drużyna, która to była Cultural Leonesa, która przegrała swój mecz z Numancją, to naprawdę był taki trochę rikoszet, że tak naprawdę tutaj jeszcze żyjemy i że jeszcze do pierwszej ligi teraz gramy, nie? A w ogóle to te ostatnie 3 lata, gdzie jest Turki Leszek, to od razu było, że tak, dobre to naprawdę można było powiedzieć, że dobrzy piłkarze przyszli. Nie wszyscy oczywiście, bo nie wszyscy to Darwin Nunez, czy na przykład Sadik, ale wiesz, dobrze to się na razie dogra jakoś. No właśnie, bo jednak Almeria wypromowała w ostatnich latach naprawdę konkretnych piłkarzy, no nie tylko Darwina Nuneza, tak jak wspomniałeś, czy Umara Sadika. I skąd to się też bierze? Tam jednak ten scouting też jest na wysokim poziomie, mają czutkę, wiemy też, że śledzą piłkarzy w Ameryce Południowej. Czy to jest też, jakbyś miał też tak wskazać poza tym, czym w ogóle Almeria się wyróżnia tak na mapie całej Hiszpanii, bo no nawet w Andaluzji to jest raczej klub, o którym mówi się znacznie, znacznie mniej. Ja myślę, że teraz różnica, do której podchodzi Almeria, to jest tak, że kupujemy piłkarzy bardzo młodych. Ale to nie wszystko tak na przykład wypala. My mamy, w tym roku kupiliśmy piłkarza z Portugalii, tak, Gui Guedes, za 5 milionów euro prawie i on prawie nie gra. Później kupiliśmy Martina Świderskiego z Manchester United, który też prawie nie gra. To naprawdę nie wszystko wychodzi dobrze. A na przykład taki Darwin Nunez to ci wyszedł za 5 czy tam 3 miliony z Peñarolu. To on tutaj dobrze grał, no i się sprzedało bardzo dobrze do Benfiki, same rekordy. Tak samo jak Sadik, to na przykład to dobrze, że teraz z tym nowym prezydentem po prostu wiemy, że jak kogoś mamy dobrego, to go sprzedamy dobrze. Ja pamiętam, jak Alfonso Garcia był prezydentem Almerii, to sprzedaliśmy Diego Alvesa, bramkarza do Walencji, chyba za 1,5 miliona albo za 1 miliona i to był jeden z najlepszych bramkarzy w ogóle w tym sezonie. Dziękuję ci za to bardzo i całej Almerii, bo to fenomenalna postać, naprawdę, ja wspomniałem sentymentem. No, ja pamiętam, że on w pierwszej lidze w Hiszpanii to on chyba z 15 karnych tam obronił. Był rekordzistą, tak. W jednym sezonie to było normalnie, bo szok. A tak, jeżeli chodzi o scouting, to mają takiego, co się nazywa João Gonçalves, to jest z Portugalii. I to naprawdę wszyscy, co z Portugalii przyjeżdżają tutaj do Almerii, to dobrze pracują, bo tak naprawdę stary trener Emanuel też dobrze tam naradził. Później był José Gomes, który jest teraz w Ponferradinie.
I to naprawdę kupiliśmy też piłkarzy taki jak Samu Costa, który był takim młodzikiem, nikt go nie znał, a naprawdę dobre sezony. Jedziesz jutro właśnie na Camp Nou, na pożegnanie Gerarda Piqué, też i z jakimi nadziejami? Czy generalnie... Czy Almeria w ogóle marzy tutaj o urwaniu punktów? Też te mecze z wielkimi są dla nich rzeczywiście specjalne, wyjątkowe. Czekasz na nie, czy ty jednak tak właśnie, jako że jesteś against modern football, to wolisz jednak takie klasyczne wyjazdy gdzieś tam na północ Hiszpanii, do mniej znanych ekip, do Vigo na przykład? Tak, kurczę, ja sobie teraz pojedziemy trochę po tej Hiszpanii. Dwa tygodnie temu byłem w Ferrol, bo Ferrol grał z Córdobą, a Ferrol, Racing de Ferrol, to jest druga Liga B i taki ciekawy mecz był, fajny nawet. I teraz właśnie trochę jestem w szoku z tym, z Gerardem Piqué, bo miałem tak, bo ja dzisiaj dopiero bilet na mecz, to dopiero dzisiaj ogarnąłem, bo myślałem, że będzie bez problemu, a jest wielki teraz problem, bo wszyscy chcą kupić bilet, żeby zobaczyć Gerarda Piqué ostatni raz na Camp Nou. I jest taka sytuacja, że akurat Camp Nou ma prawie, no nie wiem, no, tam 95 tysięcy osób, które mogą tam być na stadionie, a Barcelona wysłała tylko do Almerii 160 biletów. No to tak naprawdę to niewiele. Ja już mówiłem, że coś tam się stanie, nie? I no bilety bardzo tanie jak na Hiszpanię, bo po 19 euro były na zyskanie w klubie. Tylko że taka sytuacja, że akurat tam w Barcelonie masz tą siatkę, to tak naprawdę tam nic nie widzisz, nie? Też trochę cienko, ale jutro lecę z Granady do Barcelony, będę tam w godzinę obiadowej, później sobie idę na mecz, no i wracam w niedzielę już. To powiedz tylko, na kogo patrzeć z ekipy Almerii? Twoim zdaniem największy talent, który może właśnie pójść nawet śladami Darwina Nuneza? Jest jakiś taki jeden piłkarz, co byś powiedział, oglądajcie, to będzie kozak? I pójdzie dalej? Albo żeby został? Ci życzę. Jeżeli tak, słuchaj, w tym momencie dobrym, bardzo dobrym piłkarzem i widać, że gra spokojnie i dużo gra w pierwszej lidze, to jest Melero, którego kupiliśmy z Levante. Oczywiście dobrą atrakcją dla widzów z Polski to jest Lázaro Vinícius, bo tak naprawdę możemy zobaczyć, to jest taki niby Neymar Junior, oczywiście jak na Almerię, to jest taki piłkarz, co po prostu robi dribbling i takie ten. No i oczywiście jeszcze musi wybuchnąć na nasz napastnik Bilal Touré, który po prostu nie wiemy, czy to jeszcze jest, czy to jest Sadik, czy to będzie nasz Kalu Uche, kto wie. Jeszcze to trzeba zobaczyć. Jeszcze trzeba zobaczyć to. Jeszcze trzeba zweryfikować, czy to bardziej Kalu Uche będzie. Jeszcze chciałem cię pogadać, tak jak prosiłeś o karnet, żeby zobaczyć, jakie są mamy karnety w Almerii. No piękne, piękne. Żeby ludzie zobaczyli, że pierwszy kibic chyba Almerii z Polski. No to prawda i ten z tym widokiem zostajemy. Piękny tatuaż. To powiedz mi jeszcze na samo zakończenie, jakbyś miał powiedzieć właśnie od tej strony kibicowskiej. Trzy kluby, które najmocniej stoją kibicowsko w Hiszpanii. Twoim zdaniem, twój ranking. Chociaż ich nie lubię, tak prywatnie, to najlepiej na pewno Sevilla. Sevilla się bardzo dobrze rusza. Później Atletico jako grupa ultrasów. No i oczywiście wszystko, co jest jakby ogarnia Atletico. A tak trzecie nie mam takiego aż dużego wyboru. Tam wiem, że na przykład Rayo Vallecano ma dobrych kibiców. Tak jest, ma dobrych kibiców. I teraz w ogóle wiem, że teraz wszyscy działają, bo Tebas chce skończyć tak naprawdę z kibicami, bo jest naprawdę dużo represji wszędzie i może zobaczymy, jak to się skończy. Skończyć w sensie nie wpuszczać ich na stadion, żeby nie było tych radykalnych grup w żaden sposób, tak? No, to niby teraz tam szuka, wymyśla, ale naprawdę są takie grupy kibicowskie, co nie mają nawet polityki, na przykład nasza grupa jest Grada Chowę, co jest w ogóle same młodziki, nie ma żadnej tam polityki, ani z lewej, ani prawicy. Jest taka spokojna i są takie jakieś tam wymagania niestety, że na przykład flagi 3-metrowe nie mogą wejść, bo są za duże, nie wiem, to jest te same głupoty naprawdę. Życzymy, żeby Javier Tebas w to życie się nie wpychał. Kuba, dobrego meczu jutro, dzięki za to połączenie i dobrej też reszty pracy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Trzymaj się, cześć, cześć. Mieliśmy trochę innego świata. Ja nigdy tego świata kibicowskiego aż tak nie rozumiem, więc mówię Kubę, znając od lat, fajnie będzie się połączyć, posłuchać. Czy wy byście po tej jego wypowiedzi wskazalibyście może, nie wiem, pewnie nie będę was pytał, jak jest na trybunie gości, bo nigdy nie byliście na Camp Nou. Ale ja słyszałem, że to jest fatalnie. Zdecydowanie najgorsza trybuna gości, na jaką sobie można wyobrazić. Zresztą wystarczy sobie usiąść nawet na sektorze analogicznym na Camp Nou, dostępnym dla gospodarzy, tak? I wysokość tam, jeżeli sobie wyobrazimy właśnie jeszcze zasłonięcie tą siatką czy tą pleksi, no to rzeczywiście podobno jest bardzo źle.
Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że korzystamy z tej okazji. Oczywiście mecze La Liga, też wszystkie najważniejsze rozgrywek Liga Mistrzów u naszego partnera, kanał Plus Online, dla widzów kanału sportowego specjalna promocja, 20 zł za pierwsze 3 miesiące. Tutaj na dole odsyłam was do linku, a my jeszcze też spojrzymy sobie na składy Almerii i na składy Barcelony, bo to może być też dość istotne, zaczynając od Almerii. I właśnie kilka już takich fajnych nazwisk nam wymienił tutaj Kuba, nawet ten, co robi dribbling. Wy na kogoś specjalnego byście zwrócili uwagę z tej jedenastki, albo byście to inaczej zobaczyli? Pamiętam, że Kajki był takim człowiekiem, który od początku sezonu jako młody stoper z Brazylii niesamowicie się wyróżnił i też z Real Madryt no, pokazał się. Tylko on wypadł ze składu ostatnio, Kajki. Gdzieś Rubi szuka nowego systemu i on cały czas próbuje innych rozwiązań. Raz jest to czwórka z tyłu, raz jest to piątka, raz jest to 3-5-2, raz jest to na przykład 5-2-1-2, które zastosował na Ciudad de Valencia z Villarrealem, gdzie Almeria zagrała naprawdę bardzo fajny mecz i pechowo przegrała po golu w 95. minucie. Także tam jest sporo roszad, jest sporo zmian, które próbuje robić Rubi, żeby znaleźć najlepszą formę swojego zespołu. Mi się wydaje, że Almeria zobaczymy w troszkę innym systemie, raczej bez Ramazaniego, a z Embarbą, który strzelał gole w ostatnich meczach i naprawdę wyglądał bardzo solidnie. Nie spodziewam się samo koszty, a spodziewam się na przykład zobaczyć właśnie wspomnianego przez Kubę Gonzalo Melero, który się świetnie wprowadził do drużyny. Ciekawy jestem właśnie, czy tu będzie bardziej 4-2-3-1, na przykład, które widzieliśmy w starciu z Celtą Vigo ostatnim, które miałem przyjemność komentować, czy też będzie właśnie system z piątką obrońców. Tutaj jest mnóstwo opcji, które ma Rubi i jak spojrzymy sobie na kadrę Almerii jako całości, to nie jest taki typowy Beniaminek. To nie jest drużyna, która ma, nie wiem, 11 piłkarzy dobrych, 3 przyzwoitych i reszta nie nadaje się do niczego, tylko mamy drużynę, która jest naprawdę szeroka pod kątem kadry, w której jest mnóstwo jakości, która jako Beniaminek dokonuje transferów za 7-10 milionów euro i robi to generalnie dość spokojnie. Oczywiście dlatego także, że sprzedała Umara Sadika za naprawdę kolosalne pieniądze do Realu Sociedad. Także jest tam naprawdę mnóstwo jakości i Almeria w tym sezonie była trudnym rywalem praktycznie w każdym meczu. Oni grają sinusoidalnie. W tym sezonie przegrali najwięcej meczów w La Liga, 7. Jednocześnie zremisowali tylko jeden, no ale z drugiej strony mają też sporo wygranych, bo z tego co pamiętam 4 czy tam 5 wygranych Almerii w tych pierwszych kolejkach. Ale też to jest drużyna, która wygrywa przede wszystkim u siebie, ale no tak jak mówię, tutaj dla Barcelony wcale nie musi być tak łatwo, bo Almeria przegrywała na przykład z Realem Betis, przegrywała z Realem Madryt, ale to nie były mecze, w których ta Almeria była drużyną jakąś dużo, dużo gorszą. I Betis się musiał mocno namęczyć, i Real Madryt się musiał mocno namęczyć i wydaje mi się, że Barca też się trochę namęczy, bo tak naprawdę jedynym meczem w tym roku, w którym Almeria także tak była totalnie do niczego, było starcie z Atletikiem na San Mamés, w którym dostali 0-4 i nie było czego zbierać. Jest to na pewno ciekawy Beniaminek, natomiast też Barca musi patrzeć na siebie i zobaczmy, to będzie dla Michała skład Barcelony, w którym na pewno już ja serwuję poprawki i koryguję, no bo Koundé nie dostał powołania, Erik nie trenował, natomiast został powołany. Wiemy też, że wraca Christensen, no i na pewno. No, spodziewamy się, że Gerarda Piqué od początku, skoro to ma być jego pożegnanie, no bo raczej w 70 minucie to mu tam nie da zagrać Xavi, mimo że te relacje między nimi bywały różne ostatnio, no to jednak tutaj musi wyjść od początku. Koundé oczywiście w tym składzie nie będzie, to była też taka informacja po tym treningu i po rozesłaniu listy powołanych, natomiast jak ty byś patrzył na całą jedenastkę, Michał, znowu Balde na prawej stronie, czy już nie ma go co tam piłować, to też jest coś, co na pewno nas zastanawia. Zdecydowanie Piqué wydaje mi się, że wyjdzie od pierwszej minuty i no, spodziewałbym się go też zobaczyć z opaską kapitańską. Nie wiem, czy w tym celu Sergio Busquets musiałby na przykład usiąść jednak na ławkę w tym spotkaniu, przynajmniej na początku. Tak jak wspomniałeś, no, nie będzie Koundé, Christensen wraca, natomiast też nie sądzę, żeby miał być forsowany przed Mundialem. Również Eric Garcia, w ogóle by mnie nie zdziwiło, jakbyśmy znowu zobaczyli Gerarda Piqué w parze ze stoperem, z którym ostatnio występuje najczęściej, który nawet nie jest stoperem, tak? Czyli z Marcosem Alonso, to też trochę pokazuje, z czym się Gerard Piqué no, zmaga na koniec kariery w Barcelonie niestety. Wydaje mi się, że Alejandro Balde rzeczywiście, no, on na tej prawej stronie zagrał ostatnio z Wiktorią Pilsno i to jest chyba zawodnik, który wszedł później do drużyny oczywiście, no bo zaczynał Bejerin. Natomiast jak już wszedł Alejandro Balde, to on robi naprawdę niesamowite wrażenie. W sensie to jest piłkarz, który na chwilę obecną tak fizycznie wyrasta ponad kolegów i rywali, że mam takie wrażenie, że on
bierze sobie tę piłkę i tak naprawdę prowadzi ją, wypuszcza sobie ją jak na orliku gdzieś tam obok rywala i po prostu go wyprzedza, tak? I to jest coś niesamowitego. Nie wiem, na ile będzie w stanie to oczywiście utrzymać grając co 3 dni, natomiast on prawdopodobnie jednak mimo wszystko, no myślę, że będzie miał wolne te 1,5 miesiąca. Nie wiem, czy Luis Enrique się zdecyduje na powołanie go do tej ostatecznej kadry, więc być może rzeczywiście go znów zobaczymy. Najciekawsze pewnie jak zwykle jest to zestawienie ataku, tak? No tak jak wspomniałeś, tutaj jest tych 4 skrzydłowych i trochę wygląda to, jakby Xavi wrzucał te nazwiska do maszyny losującej, co mu tam wypadnie, to wystawia. Dokładnie. Natomiast Ferran Torres ewidentnie ta forma widać, że zwyżkuje. Po meczu z Wiktorią Pilsen, no zresztą powiedzieliśmy o tych problemach gdzieś tam w sferze mentalnej Ansu Fatiego, Ferran Torres zaczął pracować z psychologiem. To się jakoś tam ujawniło właśnie po tym spotkaniu z Wiktorią Pilsen, no i widać, że odnosi to efekty, więc fajnie, że chłopak się odbudowuje, bo na pewno potencjał posiada spory. No i myślę, że Usman Dembele rzeczywiście od pierwszej minuty no, z Wiktorią wszedł tak naprawdę na końcówkę w momencie, w którym nie wiadomo było już kogo wpuszczać na boisko, jeżeli w ogóle. Więc tak, myślę, że głównie w stosunku do tej jedenastki to bym Gerarda Piqué jak nie umieścił. Jak mówi klasyk, Ansu Fati musi być mocny tutaj. Panowie, na sam koniec pytam was, bo tak, 2 kolejki do końca przed Mundialem, do końca tej rundy, tak mówimy umownie, bo to będzie wtedy 14 meczów La Liga, to nie będzie jednoznacznie połowa rozgrywek, ale jest mecz u siebie właśnie z Almerią, pożegnanie Gerarda Piqué plus wyjazd na Osasunę do Pampeluny i potencjalnie gdzie się bardziej boicie o straty punktów Barcelony? O, tak was chciałem zapytać. Myślę, że tutaj odpowiedź jest tylko jedna. Ten wyjazd do Pampeluny, może i Barcelona potrafiła tam raz na jakiś czas wygrywać, ale... Rewelacja rozgrywek. Osasuna jest naprawdę w świetnej formie. Jeżeli powiedziałem o Almerii, że jest drużyną, która ma szeroką kadrę, to Osasuna jest podobna pod tym względem, że ma kadrę jeszcze szerszą i jeszcze bardziej jakościową. I mam wrażenie, że Jagoba Arrasate doskonale wie, jak z tej kadry wydobyć to, co najlepsze. Osasuna nie gra najpiękniejszego futbolu, nie gra najbardziej efektownie, jest drużyną bez takich indywidualności, bez piłkarza, który umie zrobić różnicę sam na boisku, może poza Isim Abde, który w ostatnim czasie wygląda naprawdę jako taki jedyny piłkarz, który potrafi wziąć piłkę i zrobić coś na boisku, ale Osasuna jest drużyną, która nieprawdopodobnie pracuje na całej długości boiska. Są fenomenalni, jeśli chodzi o umiejętność kompaktowej gry, o szybki przechwyt i wyprowadzanie akcji, o taką właśnie bezpośrednią grę. Są w czubie statystyk, jeśli chodzi o krótkość trwania akcji, o dynamikę budowania swoich ataków. Także tamten wyjazd będzie naprawdę piekielnie trudny, szczególnie, że Osasuna miała dołek niedawno. Z 2-3 tygodnie temu był taki moment kryzysowy dla Jagoby Arrasate, no ale teraz widzimy, że znowu złapali tę prędkość przelotową i są drużyną, która powalczy o to 7 miejsce co najmniej. No tak, był stereotyp wokół Osasuny, że to jest drużyna defensywna, natomiast w tym sezonie z takimi piłkarzami też pokazuje, że to jest jak najbardziej ekipa też grająca ofensywnie. Ale ty widzę, Michał, się nie boisz ani jednego z tych spotkań. Nie zagra Ezabde, co mnie gdzieś tam pozytywnie nastraja, bo dobrze się... Klauzula strachu, z drugiej strony też kontuzja. Nie wiem, czy on tak czy siak by wystąpił w tym spotkaniu, natomiast tak jeszcze tylko doprecyzuję czy sprostuję, o ile w tym spotkaniu z Almerią się Gerarda Piqué od pierwszej minuty spodziewam, to tak naprawdę jest jego pożegnanie z Camp Nou. Xavi dzisiaj na tej konferencji prasowej wspominał, że on na mecz z Osasuną również będzie dostępny, natomiast tam bym się go już raczej od pierwszej minuty niekoniecznie spodziewał ujrzeć, bo wydaje mi się, że i powracają, czy to Koundé, czy Christensen, czy Eric Garcia już bardziej, no i pewnie też lepsze wspomnienia powinien mieć Gerard Piqué z pożegnania z meczu u siebie z Almerią niż z ewentualnego wyjazdu do Pampeluny, więc jeżeli gdzieś pewnie tracić punkty, no to właśnie tam, no ja nie ukrywam, że oczywiście, że liczę, jak zawsze liczę, że Barcelona wygra te spotkania, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to będzie bardzo imponująca seria, jeżeli uda się te mecze zakończyć 2 zwycięstwami, bo tak naprawdę wyłączając to spotkanie z Realem Madryt, no to z tymi wszystkimi rywalami gdzieś tam niżej notowanymi, Barcelona straciła punkty w tym sezonie tylko raz i to w pierwszej kolejce, tak? Czyli mamy już 10 zwycięstw, teraz doszłyby ewentualnie 2 kolejne, przerwane tylko i wyłącznie porażką w klasyku i myślę, że to jest naprawdę rytm, no, który jeżeli byśmy sobie przeliczyli średnio punktową, to na chwilę obecną obie drużyny idą na 100 punktów, więc mamy powrót do tych czasów. Wiesz co, sam Xavi Hernandez, którego często kwestionowano jako trenera, w pierwszym swoim pełnym sezonie w La Liga, bo mniej więcej tyle kolejek mu wychodzi teraz, może być jedna więcej. Równo 38, tak. Jest równo 38 kolejek, to miał dokładnie tyle samo punktów, ile miał Guardiola w swoim pierwszym roku, czyli 87. I tych 87 punktów Barsy to jest wynik
naprawdę solidny. To jest wynik, który może nie gwarantuje ci mistrzostwa, ale gwarantuje ci to, że będziesz blisko zdobycia tego mistrzostwa, no a tegoroczne punktowanie Barsy jest rewelacyjne i gdzieś możemy je kwestionować tylko dlatego, że Real Madryt punktuje jeszcze lepiej i to sprawia, że naprawdę ten wyścig jest świetny, choć Javierowi Tebasowi niekoniecznie się to podoba, no bo on jednak wolałby ligę, w której każdy może wygrać z każdym, a nie taką, w której jest dwóch dominatorów. I Javier Tebas chyba robi wszystko, żeby każdy mógł wygrywać z każdym, regularnie hamując rozwój tych rozgrywek. Taki lekki komentarz ode mnie. Za dzisiaj serdeczne podziękowania. Kuba Kręci do Kanału Plus Sport. Dziękuję. Oraz Michał Gajdek, nocampnow.fcbarsa.com. Dziękuję również. Natomiast do was jedna gorąca prośba. Dzisiaj żegnaliśmy Gerarda Piqué, więc zostawcie w komentarzach wasze najlepsze albo po prostu takie konkretne wspomnienia, jakie wy macie z Gerardem Piqué. Nie tylko... W ten sposób tak się będziemy... Która to była, lewa czy prawa ręka? Prawa. Prawa, więc to była tak, to była prawa. Zostawcie swoje najlepsze wspomnienia, jakie macie z Gerardem Piqué. I te pozytywne, i te negatywne. Niekoniecznie to musi być Sergio Busquets wiążący mu buty z ostatniego meczu, kiedy nie był przygotowany do wejścia. Ja bardzo chętnie sobie dzisiaj usiądę z jesienną herbatą i poczytam, co tam dobrego o Gerardzie Piqué macie do opowiedzenia. On pewnie będzie wycinał klasycznie w swoim stylu siatkę z bramki na Camp Nou, żeby też zagarnąć jako pamiątkę do domu. I czekamy na to, jak to emocjonalne pożegnanie zaskakujące będzie wyglądało. Za dzisiaj to wszystko. Barca Studio, dziękujemy i w stylu Gerarda Piqué. Do zobaczenia. Naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go.